Cześć, a w tym odcinku chciałbym powiedzieć Wam kilka słów na temat chusteczek Mola. To są generalnie takie chusteczki kieszonkowe, które ja osobiście bardzo Wam polecam, a to m.in. z tego względu, że są to chusteczki bardzo trwałe, bardzo fajne, generalnie również mega poręczne i spokojnie sobie je można właśnie gdzieś tam schować, czy do kieszeni, czy gdzieś tam w przypadku kobiet do torebki, do kurtki, tak, jeżeli po prostu chcecie mieć gdzieś tam po prostu przy sobie chusteczki, no to myślę, że tego typu produkt będzie tutaj bardzo przydatny. To, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi właśnie o te chusteczki, no to przede wszystkim jest ich budowa. Jak sami widzicie tutaj w takim małym opakowaniu kieszonkowym macie 10 chusteczek trzywarstwowych. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie składników, 100% celuloza, jak sami widzicie, no i są to oczywiście chusteczki higieniczne. Natomiast takie jedno małe opakowanie jest generalnie częścią takiego większego opakowania, w którym znajduje się właśnie 10 takich malutkich paczuszek. No i taka cena takiego dużego opakowania to przeważnie w sklepie gdzieś tam około 8-9 zł, mniej więcej tyle zapłacicie właśnie za takie większe opakowanie z tymi chusteczkami. Jeżeli chodzi o zawartość, no to tutaj oczywiście fajnie pomyślane, wystarczy sobie odkleić tutaj po prostu ten fragment, no i po prostu wyjmujecie sobie chusteczkę, no i później po prostu zamykacie opakowanie, żeby po prostu tutaj nic wam nie wleciało, no i fajnie, jak sami widzicie, fajnie się tutaj wszystko skleiło. Natomiast jeżeli chodzi o samą chusteczkę. Tutaj, jak sami widzicie, są one rzeczywiście trzywarstwowe. Są to chusteczki, które są naprawdę dość spore, tak, dość trwałe. Zwróćcie uwagę na to, że one przy takim pociągnięciu dość łatwo się nie rozrywają, a zatem jeżeli gdzieś tam po prostu zależy Wam na trwałości takiego produktu, co myślę jest dość istotne w sytuacji, kiedy chcecie na przykład wydmuchać nos, no to myślę, że tutaj jak najbardziej oczywiście ta kwestia na plus. Jeżeli chodzi o zapach, oczywiście są to generalnie chusteczki bezzapachowe, tutaj myślę, że tak to fajnie wszystko się prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o te dwie kwestie. To, co jeszcze myślę warto powiedzieć na temat tego produktu, no to jest to oczywiście kwestia użyteczności, tak, takie chusteczki możecie sobie wykorzystywać właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, czy do wydmuchiwania nosa, czy gdzieś tam do przytarcia jakichś tam na przykład okularów, czy przytarcia jakichś tam innych powierzchni, natomiast zawsze też upewniacie się, żeby przypadkiem takie chusteczki gdzieś tam Wam czegoś nie zarysowały, natomiast myślę, że w wielu przypadkach bardzo fajnie takie chusteczki się sprawdzą. No i generalnie, jak sami widzicie, wygląd też samych chusteczek bardzo fajny, myślę, że tutaj nie ma tutaj zbytnio do czego się przyczepić. Na ile oceniłbym ten produkt? Myślę, że chusteczki Mola bym tutaj ocenił na 9,5/10, bardzo fajne opakowanie, generalnie cena do jakości również na dobrym poziomie, no i tak jak wspomniałem, fajna trwałość produktu, szerokie zastosowania, zatem tutaj jak najbardziej jestem na tak, jeżeli chodzi właśnie o chusteczki higieniczne Mola. Jeżeli zatem zastanawiacie się, jakie chusteczki warto wybrać, no to myślę, że tutaj jak najbardziej warto wybrać właśnie ten produkt, a tymczasem to by było wszystko. Ja natomiast jestem ciekaw też Twojej opinii na temat tego konkretnego produktu. Napisz mi w komentarzu, co Ty sądzisz na temat chusteczek Mola. A póki co to tyle. Dzięki za obejrzenie nagrania do samego końca. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.